Pozostajemy w tematach okołopolitycznych. Obiecałem, że dziś będziemy o polityce trochę rozmawiać, ale z różnych punktów widzenia. No, marszałek Senatu, który pisze książkę, pisze powieść, która jest takim thrillerem sensacyjnym, to jest coś, co rzeczywiście nieczęsto się zdarza. Teraz też będzie o książce, też będzie o politykach. Dzień dobry. Dzień dobry. Mój polityk jest moim gościem. Mirosław Wałęsa. Dzień bardzo dobry. Miło. Poseł, ale też syn Lecha Wałęsa, o tym też musimy tutaj pamiętać. I Kamil Dziówka. Cześć, Kamil. Dzień dobry, Żonetu. I Kamil z tyłu właśnie ma przyczynek do naszej rozmowy. Wałęsa 80, czyli rozmowa jedna długa, chociaż można pewnie z wielu mniejszych rozmów Kamila Dziubki, Janusza Schwertnera z Lechem Wałęsą właśnie. I nie tylko, o czym za chwilę powiemy. I nie tylko, o czym za moment powiemy, ale ja chciałbym zacząć od pierwszego skojarzenia. Panie pośle, pierwsze skojarzenie. Słyszy pan imię i nazwisko Lech Wałęsa. I pierwsze skojarzenie. Ojciec. Nie polityk, jednego ojciec? Nie, no pewnie, że to jest mój tata. Ludzie często zwrócili mi na uwagę po beneficję, że ja do mojego ojca mówię ojciec. I tak zdziwieni byli, dlaczego do niego mu nie mówisz tato? Bo to jest mój ojciec. Ale... I nigdy pan nie mówił tato? Nie, zawsze był moim ojcem. I często zostaje takie pytanie, jak to jest być synem takiego człowieka, takiego wielkiego człowieka? No to się samo nasuwa. Tak, tylko że... Pewnie słyszał pan miliard razy już. Ja słyszałem to miliard razy i ja nigdy nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo to jest mój ojciec. Nie mam innego. Tak. To prawda. A czy to prawda, panie pośle, że kiedy pracował pan w biurze swojego ojca, to mówił pan do Lecha Wałęsy per panie prezydencie, a nie per ojcze? W bezpośrednich relacjach mówiłem ojcze. Jeżeli była osoba trzecia, czy byliśmy w jakimś szerszym gronie, to mówiłem panie prezydencie. I, bo starałem się, żeby do mnie, jako do pracownika biura Lecha Wałęsy, nie pytano się o mojego ojca, tylko pytano się o mojego pracodawcę, czyli prezydenta Lecha Wałęsę. I chciałem, żeby to było jak najbardziej profesjonalne. On jest prywatnie moim ojcem, ale jest prezydentem Lechem Wałęsą. Kamil Dziubka, Kamilu, czego dowiedziałeś się nowego o Lechu Wałęsie z tych rozmów, które przeprowadziliście z Januszem? Z Januszem Schwertnerem, tak. To dzisiaj premiera książki, także zachęcamy od razu do kupienia. Natomiast od razu powiem, że to był dosyć projekt, powiedziałbym, szalony, w tym sensie, że spędziliśmy z panem prezydentem tydzień i codziennie przez ten tydzień go męczyliśmy, co, jak sam prezydent w trakcie promocji książki w Gdańsku powiedział, że nikt go nigdy przez tak długi czas jednostkowo nie wymęczył, więc... Miał was już dosyć po prostu. Zdarzało się, ale ustaliśmy te najtrudniejsze momenty i efekt jest. Natomiast wydaje mi się, że dla mnie ten projekt był o tyle ciekawy, że po pierwsze miałem możliwość porozmawiania czy obcowania z nieprawdopodobnym talentem politycznym, bo ja uważam, że to jest jeden z największych talentów politycznych, takich samorodnych w historii Polski. Zresztą, gdyby tak nie było, to prezydent nie osiągnąłby tych rzeczy, które osiągnął, ale bardzo interesowała mnie też ta ludzka strona, ta strona emocjonalna pana prezydenta, co też nie jest łatwe, dlatego że pan prezydent jest takim twardym zawodnikiem, który rzeczywiście często, wydawałoby się, te emocje skrywa za jakąś maską, ale te emocje tam są i prezydent ma te refleksje dotyczące i polityki, ale przede wszystkim życia rodzinnego, które przecież pan prezydent miał niełatwe i to od dziecka właściwie. I to jego wczesne dzieciństwo też wpłynęło na to, jaką osobowością był. Ale też, co ciekawe, pan prezydent okazuje się zawsze był szefem. Już w dzieciństwie był szefem rodziny, chociaż wcale nie był przecież najstarszym z rodzeństwa, ale już miał ten dryg do kierowania i do rządzenia. I tak mu zostało na całe życie. Na całe życie. No, jeżeli mogę dopowiedzieć, bo tak. Jak często ktoś się pyta, czy mógłby przeprowadzić rozmowę z moim ojcem, czy wywiad z moim ojcem, to ja na początku staram się go, tą osobę zniechęcić. Dlatego, że mój ojciec jest naprawdę bardzo trudnym rozmówcą. I to zresztą widać w tej książce. Ja naprawdę czytałem tą książkę z bardzo mnie zaciekawiła, ponieważ te rzeczy, o których tam była mowa, ja je znałem przynajmniej tak z jakiejś perspektywy. Ale dzięki właśnie takim dobrym rozmówcom, takim profesjonalnym podejściem do tego, żeby jednak drążyć i tego trudnego rozmówcę zachęcić do jednak ujawniania tych swoich
motywacji, to naprawdę dowiedziałem się wielu nowych rzeczy o rzeczach, których myślałem, że znam. Pan się dowiedział nawet. Tak, naprawdę tak. Kamil, brawo. A swoją kwestią też porównywaliśmy później notatki z moim bratem Bogdanem, który również jest w tej książce. I też, no, my jesteśmy świadkami historii, tak? Mój brat, moje rodzeństwo. Jesteśmy świadkami takiej niesamowitej, wielkiej historii wspaniałego człowieka. Trybuna Ludowego, który doprowadził nas do wolnej Polski. Człowiek symbol. Ale myśmy nigdy na niego tak nie patrzyli. My patrzyliśmy na niego jak na ojca, jak na tatę, tak na głowę naszej rodziny. A dzięki tej rozmowie też postrzegamy niektóre rzeczy, nawet polityczne rzeczy, których byliśmy świadkami, ale z perspektywy tego dziecka, tego kilkuletniego dziecka. Także niesamowita rozmowa. Naprawdę nie sądziłem, że ta książka wyjdzie w taki wspaniały sposób, ale to też dzięki właśnie prowadzącym, tak? Dzięki właśnie rozmówcom. Jak dwóch, którzy... tak, znakomitych, utytułowanych dziennikarzy się bierze za nawet taki trudny temat, jak ciężka, długa rozmowa z Lechem Wałęsą. Tak, tak musiał to być. Ale też chciałem powiedzieć, bardzo dziękuję tutaj oczywiście i tak, nie, że chciałbym się zrewanżować tutaj jakimś słodzeniem, ale naprawdę ta książka by nie powstała, gdyby nie pomoc właśnie synów pana prezydenta, czyli właśnie Jarosława i Bogdana, najstarszego syna. Zresztą właśnie powiedzmy o tym, że oprócz dużej rozmowy z panem prezydentem są jeszcze dwie też duże rozmowy właśnie z panem Jarosławem i panem Bogdanem. To są osobne rozmowy, ale właśnie to jest w tym ciekawe, że tę książkę trzeba czytać całościowo, bo tam te puzzle, tak, jak już się przeczyta wszystkie rozmowy, nachodzą na siebie i do siebie pasują, dlatego że każdy pamięta troszkę co innego. Na przykład... Tak, takie pewne niuanse, takie elementy wychodzą. Tak, na przykład rozmowa z Bogdanem, pan Bogdan, który jest właśnie najstarszym dzieckiem pana prezydenta, który można powiedzieć, to wszystkie dzieci mówią, to pytajcie Bogdana, bo on wszystko pamięta, tak? Bo na przykład pan poseł mówił, że no ja to nie wszystko pamiętam, bo ja byłem w latach 80. to jeszcze tam byłem dzieckiem, a Bogdan już przecież, który odbierał Nobla razem z panią Danutą w Oslo i on to wszystko pamięta, on to wszystko przeżywał i dzisiaj zresztą rola pana Bogdana, który jest szefem Instytutu Lecha Wałęsy, jest taka, że no on teraz też się zajmuje trochę panem prezydentem i ma taki chyba najżywszy kontakt w tym momencie, taki najbardziej intensywny z panem prezydentem, bo z nim też pracuje. Nie wiem, czy już pan prezydent zwalniał pana Bogdana, ale słyszałem, ale pana Jarosława na pewno. Tak, wielokrotnie, to prawda. Trudno było namówić pana ojca na ten projekt, na taką rozmowę, bo wyobrażam sobie, że to nie wyglądało tak, że moi koledzy szanowni zadzwonili, mamy taki pomysł, chcemy taki wywiad. Tak, jasne, przyjeżdżajcie, robimy. Problem z moim ojcem jest taki, że on już ma taką maksymę, którą powtarza już kilka lat, że mu już nic nie pomoże ani nie zaszkodzi. I to jest błąd. To jest błąd, ponieważ on musi mówić swoją historię. On musi przedstawiać swoje racje i swoje argumenty i mam nadzieję, że na tym nie spocznie, bo jest ważne, żeby ci świadkowie tej niesamowitej historii, nie tylko mój ojciec, ale wszyscy działacze Solidarności, ci główni gracze, którzy wtedy jednak decydowali o losach naszego kraju, żeby oni, dopóki są z nami, no niestety odchodzą, tak? No, póki są z nami, żeby jak najdłużej potrafili nam przekazywać, jak bardzo ważnym jest to, żebyśmy doceniali naszą demokrację, żebyśmy doceniali, że żyjemy w wolnym kraju, jak trudno było dla nich przełamać pewne bariery, jak trudno było się skupiać, czy własne myśli przedstawiać, własne argumenty, żeby się organizować. To wszystko my bierzemy już za oczywistość, tak? Jak ja spotykam się z uczniami w szkołach i staram się im mówić o demokracji, jak bardzo ważnym elementem ona jest z życia nowoczesnego człowieka, no to oni nie rozumieją, że żyliśmy w takich dziwnych czasach, w latach 80., kiedy naprawdę nie można było ujawniać swoich myśli, bo można było pójść za to do więzienia. To jest po prostu już tak abstrakcyjne dla dzisiejszej młodzieży, że dopóki mamy tych bohaterów, korzystajmy z nich. Kamil, teraz zapytam cię o coś, co jest dla dziennikarza naturalne. Te kulisy, te kuluary. No my poczytamy w książce, co powiedzieli wasi rozmówcy. Ja tylko zdradzę jedną taką zakulisową sytuację. Ja z panem prezydentem też kilka wywiadów w życiu robiłem. Pamiętam jeden, kiedy pojechaliśmy do biura pana prezydenta z operatorami. Koledzy pytają grzecznie pana prezydenta, czy mogą tam przestawić parę krzeseł, żeby ustawić światło, żeby ustawić kamerę. Pan prezydent powiedział, że no tak, jak musicie to zróbcie. Po czym tak patrzył, tak spod byka na nas cały czas i w pewnym momencie
momencie, jak już wstawał i szedł na ten wyjazd, żeby usiąść przy stole obok mnie, to tak patrzy na mnie, tak zmierzył od stóp do głów i mówi: jak będę u pana w domu, też panu wszystkie meble poprzestawiam. No powiem tak. No do tej pory się nie pojawił, trzeba prezes, ale oczywiście zapraszam. Zdarzały się trudne sytuacje, ale to też trzeba zrozumieć. Rzeczywiście, no, pan prezydent, który kończył niedawno 80 lat, też jest człowiekiem już pewnie zmęczonym. Więc czasami ta fizyczność pewnie powoduje, że pan prezydent, i to wszystko zależy od formy dnia, być może nie jest chętny do jakiejś dłuższej rozmowy, chociaż mieliśmy taką sytuację, że w trakcie jednej z rozmów pan prezydent chciał nas wyrzucić już po 10 minutach, ale przetrwaliśmy to i się okazało, że to była najdłuższa w ogóle z tych rozmów, więc to wszystko nie jest takie oczywiste, ale ja mam wrażenie, że mimo wszystko pan prezydent, który na początku powiedział, że w ogóle pytajcie o co chcecie, ale ja nic nie pamiętam, jednak pamięta bardzo, bardzo dużo i jak zanurza się w ten świat, to jednak mam wrażenie, że łapie dodatkową energię. Ja też w ogóle uważam, że ta książka jest, może być bardzo ciekawa dla ludzi zafascynowanych polityką, dlatego że tam są kulisy spotkań, no nie wiem, z Billem Clintonem, z Borysem Jelcynem, rozmowa słynna dwie rozmowy z Jelcynem w Moskwie i w Warszawie, kiedy po pierwsze ustalany był traktat polsko-rosyjski, a po drugie kiedy no, były dopinane szczegóły jednak tego, czy Rosja zgodzi się na obecność Polski w NATO, czy nie. Ale też są szczegóły dotyczące pewnych wydarzeń z czasów prezydentury. Na przykład kwestia relacji prezydenta z braćmi Kaczyńskimi. I też tutaj może zaskoczę, ponieważ stosunek pana prezydenta Wałęsy do Jarosława Kaczyńskiego jest dzisiaj znany. Natomiast pan prezydent też potrafił ciepło się wypowiedzieć w tej książce o Jarosławie Kaczyńskim, oczywiście nawiązując do tych czasów, kiedy Jarosław Kaczyński pracował w kancelarii prezydenta, bo prezydent Wałęsa przyznaje, że kaczory, jak on to mówi, byli mu potrzebni. Byli mu potrzebni i na tych odcinkach, na które on ich wysyłał, po prostu się sprawdzali. Więc no, to też jest taki ciekawy aspekt polskiej historii, ale oczywiście gdyby spytać, który z polityków jest, pana prezydenta, gdyby spytać, który z polityków jest najlepszy, to oczywiście Donald Tusk, oprócz oczywiście Lecha Wałęsy. No właśnie. Kamil, a co cię najbardziej zaskoczyło podczas tych rozmów z panem prezydentem? No ty rozmawiałeś z setkami, pewnie tysiącami polityków przez całą swoją karierę. No, znasz tę politykę na wylot, wiesz o co pytać, o co nie pytać. Tu były takie pytania, na które pan prezydent się obruszył, albo kiedy powiedział coś, co ciebie wyjątkowo zaskoczyło? Mnie chyba zaskoczyło to, że mimo wszystko pan prezydent uważa, że nie miał w życiu przyjaciół. To oczywiście ma swój wymiar i osobisty, i też polityczny, ale te pytania o tych przyjaciół padały w kontekście też tego, że pan prezydent no, często pozbywał się ludzi, którzy pracowali blisko niego. Pracowali, nie wiem, czy w kancelarii prezydenta, ale też w związku. Pan prezydent uważał, że gdyby nie miał takiego podejścia też do ludzi, w tym sensie, że być może nie angażował się aż tak emocjonalnie w relacje z ludźmi, to być może nie dokonałby tego, czego w życiu dokonał. Co oczywiście może się wydawać dziwne, zaskakujące z perspektywy zwykłego człowieka, ale być może to jest też los polityka i los lidera, że ten lider polityczny tak na końcu i tak jest sam. To znaczy, musi być osamotniony. To on musi podjąć, on może mieć setki doradców wokół siebie, a i tak na samym końcu to on podejmuje te decyzje. Więc myślę, że to też jest książka o samotności lidera. Zresztą to się gdzieś powtarza. Mam wrażenie, że ci wszyscy liderzy i Donald Tusk, mam wrażenie, mimo tego, że przecież ma mnóstwo ludzi wokół siebie, też w tych decyzjach tak ostatecznie pozostaje sam. I to on bierze na twarz i na swoją odpowiedzialność te różne najtrudniejsze decyzje. Panie pośle, a w tej samotności, o której mówił Kamil, jak ważna dla prezydenta była rodzina? Czuł pan to, że ta rodzina, że wy, no poza oczywiście polską walką o demokrację, o wolność, ta rodzina jest ważnym elementem i była ważnym elementem w życiu Lecha Wałęsy? Może mój ojciec tego tak nie powie, ale wydaje mi się, że to był najważniejszy element jego działalności publicznej. Właśnie ten moment, kiedy mógł ukryć się z rodziną, bo wiedział, że tam jest bezpieczny, wiedział, że tam, on to nazywał ładnie, naładować akumulatory.
On wracał do rodziny, żeby naładować akumulatory. Że, i wtedy odcinał się od polityki i był tylko dla was? Odcinał się od polityki, był całkowicie dla nas, ale jednocześnie no, nie zapominajmy o roli mojej mamy, bo ona stworzyła mu te warunki właśnie tak, żeby on mógł wrócić do domu, odpocząć, naładować się, przygotować się i być całkowicie odcięty. Ona przecież potrafiła wyrzucać dziennikarzy z mieszkania, ona się potrafiła bić z bezpieką, szarpać, ona potrafiła wyszarpywać naprawdę swojego męża z tej działalności publicznej, ale ona to robiła dla niego. I to jest niesamowite, że właśnie oni tworzyli taki dobry zespół, że on miał właśnie ten czas. Niedużo tego czasu miał, ale gdy tylko wrócił do domu, to on wiedział, że ma spokój, ma ciszę, pomimo tego, że przecież nasz było 8 dzieci, tak? To nie da się, żeby było cicho, ale on odnajdywał właśnie tą swoją oazę razem z nami. Jakie najważniejsze słowa usłyszał pan od swojego ojca? Są takie słowa, które brzmią panu w głowie cały czas? Jest jedna taka, że mój ojciec nigdy mi nie mówił, że kim mam zostawać w życiu, co mam robić w życiu. On mówił, cokolwiek robisz, tylko rób to dobrze. Ale popatrz na mnie, ja wychodziłem z największej biedy, ja nie miałem nic, ale miałem tylko dwie rzeczy. Miałem wiarę w Boga i wiarę w to, co robię. I to mi wystarczyło do osiągnięcia wszystkich swoich sukcesów. Ja wiedziałem, że jeżeli to będę miał zawsze ze sobą, to osiągnę wszystko, co będę chciał. Dlaczego ja byłem taki zdeterminowany, żeby robić to, co uważam za słuszne. No i teraz, no może to już jest takie staroświeckie, ale jednocześnie jak bardzo głębokie, tak? Jeżeli wierzysz w siebie, wierzysz w to, co robisz, no to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś osiągał te sukcesy. I to jest ta rada, którą mi ją przekazał. Ja wiem, że może to tak brzmi, nie wiem jak to nazwać, no, ale to mi zawsze przebrzmiewa, jak myślę o moim ojcu, że on nigdy się nie narzucał z tym, jakim mam być człowiekiem. Chyba nie można mieć lepszego ojca. On po prostu powiedział, ja ci zapewnię wszystko, co sobie życzysz, ale co ty zrobisz ze swoim życiem, to jest twoja własna sprawa. No to piękne, że tak panem pokierował. Kamilu, to była jedna z najtrudniejszych, patrząc całościowo, rozmów, które przeprowadziłeś? Myślę, że jedna z najtrudniejszych, jeśli nie najtrudniejsza. Zwłaszcza, że tych rozmów było tak, wiele. Ja mówię o całości. Myślę, że tak. Ona była najtrudniejsza, dlatego, że też po pierwsze, no, poprzedzona paroma miesiącami jednak przygotowań, no musieliśmy trochę, choć oczywiście ja się całe życie być może do tej rozmowy przygotowywałem, natomiast jednak jest tak, że trzeba było jednak tych parę książek jeszcze odświeżyć wiedzę. No i też na pewno emocjonalnie też to było trudne, dlatego że tu już mówiliśmy, że pan prezydent jest bardzo trudnym rozmówcą. On rozmowę też traktuje jak walkę. Zresztą ja mam wrażenie, że on w ogóle życie swoje trochę traktuje i traktował jak walkę. Walkę o to, co udało mu się osiągnąć, walkę o wolność. Więc tak, to na pewno było jedna z najtrudniejszych, ale też być może najbardziej fascynujących. Być może najbardziej fascynująca przygoda w moim dziennikarskim życiu. Ja serdecznie polecam tę książkę, ale jeszcze pana posła muszę o jedną rzecz zapytać. Ja celowo w tej rozmowie unikam tej bieżącej polityki, która jest wokół nas. Mamy jej tyle na co dzień, że zajmijmy się nieco innym punktem widzenia na tę politykę. Pan też jest ojcem. Czy widzi pan w swoich zachowaniach dziś jako ojca jakąś kopię Lecha Wałęsy jako ojca? Antykopię. Mój ojciec nigdy mi nie powiedział, że mnie kocha. Więc ja mojemu synowi, mojej córeczce mówię chyba 20 razy dziennie, że ich kocham. Tak to zauważyłem ostatnio. Mój ojciec nigdy tego nie mówił, bo on był wychowany troszeczkę w innych realiach, tak? I ja nie oczekuję teraz, będąc 47-letnim posłem, żeby mi ojciec mówił, że mnie kocha. Ale on po prostu, on był wspaniałym ojcem, on robił wszystko, co do niego należy, ale ta sfera uczuciowa, To jednak to jest stara data, tak? To jest pokolenie powojenne, które tego nie mówi. W świetnej rozmowie, którą Magdalena Rigamonti, nasza znakomita koleżanka redakcyjna, z panem posłem przeprowadziła, no pan powiedział, że wymusił pan w końcu po latach to, żeby ten Lech Wałęsa powiedział panu, że pana kocha. Ale to chyba było trudniejsze niż rozmowa do książki, żeby tak wyciągnąć z niego właśnie to raz, tak, on powiedział tak fajnie, powiedział, tak, kocham cię, ale daj mi już spokój. No. Cały Lech Wałęsa. O Lechu Wałęsie, którego szanujemy, znamy, może których nie znamy, w tej właśnie książce przeczytacie. Serdecznie polecamy. Kamil Dziubka, Janusz Szwertny w rozmowie z Lechem Wałęsą i nie tylko. Panowie, bardzo dziękuję. Jarosław Wałęsa. Dzięki serdecznie. Powodzenia w tym nowym Sejmie, panie pośle elekcie.
No jeszcze mamy stary Sejm, zobaczymy kiedy będzie nowy. Czy 12, 13? No już niedługo, ale byle szybciej, tym lepiej. I dużo sił, Kamil, do pracy, bo dużo pracy przed dziennikarzami politycznymi. Panowie, miłego, spokojnego dnia. Dzięki. Dzień.